Dzień dobry Państwu! Czołem Wielkiej Polsce! Szanowni Państwo, tak, rzeczywiście jestem posłem, jestem politykiem, ale przemawiam tutaj przede wszystkim jako jeden z weteranów Marszu Niepodległości, jako jeden z założycieli Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. To już 14 lat temu, w smutnym czasie, po katastrofie smoleńskiej, zebraliśmy się po raz pierwszy, przełamaliśmy marazm, przełamaliśmy smutek, wyszliśmy razem na ulicę i przeszliśmy, pomimo że skrajna lewica, która pajacowała w oświęcimskich pasiakach, próbowała nas zatrzymać. Cieszyli się wtedy publicyści Gazety Wyborczej. Cieszył się Seweryn Blumsztyn, pamiętam to bardzo dobrze, w tamtym czasie szef wydania stołecznego Gazety Wyborczej, że nie przejdziemy, że jak szczury zepchnęli nas na Powiśle, że niemalże kanałami musieliśmy się przebijać. Robert Biedroń wtedy chwytał słynny chwyt Roberta Biedronia, chwytał policjanta za pałkę. Został zatrzymany, próbował fizycznie nas blokować. Nie udało się. Dzisiaj odgrywają rolę liderów politycznych, a my robimy to, co robią polscy patrioci. Tu w Warszawie, albo w swoich miastach. Świętujemy niepodległość. Świętujemy to, że Polska jest krajem wolnym. Szanowni Państwo, Marsz Niepodległości od początku idzie pod jednym głównym hasłem. Bóg, honor i ojczyzna. To są hasła, które w jednej z popularnych telewizji komercyjnych zostały określone jako faszystowskie. To są hasła polskie. To są hasła tradycyjne. To są hasła, których my się nigdy nie będziemy wstydzić. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Tak jest, proszę Państwa, niezależnie w jakim stowarzyszeniu czy partii działamy, bo tu przychodzą ludzie, którzy głosują na bardzo różne partie, które w wyborach, które odbyły się kilka tygodni temu, rywalizują ze sobą. Niezależnie w jakim stowarzyszeniu działamy, niezależnie któremu klubowi kibicujemy, niezależnie w jakim mieście mieszkamy, to nas łączy. Łączy nas przywiązanie do polskich barw i państwa polskiego, jego symboli, jego tradycji. Łączy nas wiara lub co najmniej szacunek dla wiary katolickiej, dla wiary chrześcijańskiej, dla wartości chrześcijańskiej, które kształtowały podstawy kultury i prawodawstwa w naszym państwie. Łączy nas przywiązanie do polskiej ojczyzny. My tego, proszę Państwa, nie oddamy. My tego, proszę Państwa, nie oddamy, a w tej chwili te wartości są coraz bardziej zagrożone. Musimy stanąć w obronie polskiej niepodległości. Ona nie obroni się sama. Unia Europejska zmienia się. Ta Unia, w której dziś jesteśmy, to nie jest taka Unia, od jakiej zaczynała się integracja europejska. Ona dziś wygląda zupełnie inaczej. Proszę Państwa, chcą nam całkowicie przekształcić warunki naszego życia. Niepodległość polega na tym, że w kluczowych sprawach nie podlegamy obcym ośrodkom. Dziś nam to zabierają. Okazuje się, że będą decydować, czy mamy jeździć, czy mamy ogrzewać domy, czy mamy płacić, jak mamy się poruszać, jak mamy mieszkać. Wszystko właściwie zaczyna być zależne od kogoś z zewnątrz. To nie jest niepodległość. My nie możemy dać się zwieść. Nie możemy dać się przekonać, że to, co odrzucili Europejczycy kilkanaście lat temu, tak zwana konstytucja dla Europy i budowa superpaństwa europejskiego, dziś w nowych barwach będzie nam sprzedawane jako postęp, będzie nam sprzedawane jako dobrodziejstwo. Tu, w Polsce, przy wszystkich różnicach, chcemy decydować o polskich sprawach. Tak jest, tutaj pan w pierwszym rzędzie krzyczy referendum. Jeżeli będzie próba zmiany reguły gry, jeżeli będzie próba odebrania nam niepodległości, będziemy domagać się referendum. Tak jest. Dość decydowania nad głowami obywateli. Dość decydowania za plecami normalnych ludzi. Dość umawiania się w gabinetach. Dość umawiania się w klimatyzowanych salach wysokich szklanych wieżowców. Dość cenzurowania Polaków. Dość sterowania nastrojami i opinią publiczną. Nie chcemy tego więcej. Chcemy jako Polacy we własnym państwie decydować o polskich sprawach.
Także teraz, kiedy zaczynają się prawdopodobnie rządy poprawne politycznie, rządy, które już wczoraj zapowiedziano, że ustawodawstwem będą próbowały zmieniać to, jak mamy żyć, że będą próbowali zmieniać wyroki Trybunału Konstytucyjnego, że będą próbowali forsować tutaj podległość Brukseli w najróżniejszych sprawach. My się na to nie zgadzamy. I to nie jest kwestia wąska polityczna. To jest kwestia paradoksalnie ponadpolityczna. Zauważył to nawet jeden z lewicowych publicystów, pisząc w ostatnich dniach. Jeśli chcemy w Polsce realizacji lewicowego programu, to w Polsce się o to musimy spierać. To jest naprawdę sprawa ponadpolityczna. Popatrzcie Państwo, to jest nasz wspólny interes. I w takiej sprawie, żebyśmy w Polsce byli niepodlegli, idziemy w Marszu Niepodległości. To nie jest tylko sentyment, to nie jest tylko uczucie, to nie jest tylko tradycja. To jest nasza rzeczywistość i to jest nasza przyszłość. Chcemy przyszłości, w której decydujemy jako naród o sobie. Chcemy przyszłości, w której Polska jest państwem, w którym Polacy decydują o tym, kto tutaj będzie przyjeżdżał, kto tutaj będzie przejeżdżał, kto tutaj będzie mieszkał, kto tutaj będzie obywatelem, kogo będziemy finansować, jakie cele będziemy wspólnie jako społeczeństwo realizować. Tak było. Tak powinno być zawsze. I tak chcemy żyć, proszę Państwa. Niepodległość to nie jest tylko flaga narodowa. Niepodległość to jest polityka, a polityka to jest prawo. Niepodległość to jest gospodarka. Niepodległość to jest własność kapitału. To są reguły gry w gospodarce. W tej chwili te reguły gry w gospodarce są nam dyktowane coraz więcej z zagranicy. Nie może być tak, że polski pracownik i polski przedsiębiorca wysyłani są do drugiego i trzeciego szeregu. Nie może być tak, że polski rolnik jest tłamszony. Nie może być tak, że w swoim własnym państwie możemy coraz mniej, a nie coraz więcej. I niepodległość wreszcie to jest kultura. To są wartości. Jeżeli komuś w innych państwach europejskich nie podoba się to, że jesteśmy przywiązani do Boga, do honoru i do ojczyzny, to jest ich sprawa i to jest ich problem, a nie nasz. My nie mamy obowiązku do niczego się tutaj dostosowywać. My mamy prawo żyć tutaj w zgodzie ze swoimi tradycjami, w zgodzie ze swoimi wartościami i w zgodzie ze swoją konstytucją, w której te tradycje, te obyczaje i te wartości są zapisane. W obronie tego wszystkiego będziemy stawać. Nie jako jeden człowiek, nie jako jeden ruch, nie jako jedna partia polityczna, ale jako naród, który się organizuje, który jest świadomy swoich praw i tych praw odebrać sobie nie da. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Bóg, honor i ojczyzna!